Chciałbym wam przedstawić troszeczkę z Rally Go, bo troszkę się zmieniło od poprzedniego roku. Także zaraz po uruchomieniu aplikacji macie do dyspozycji tak zwane Discovery. Zaraz wam tutaj pokażę to tak w menu. Tutaj macie, to jest Discovery, czyli dostęp dla wszystkich, każdy może sobie z tego skorzystać, może przeglądać posty, eventy, newsy, awarie, załogi. To po zalogowaniu się będzie można tutaj to sobie zmieniać, ale osoby niezalogowane, nie mające nawet konta w Rally Go, mogą sobie przeglądać i patrzeć nawet, co się dzieje u innych. Przejdźmy sobie szybko, mamy sobie posty, mamy eventy, czyli wydarzenia, eventy Rally Go, test drive, tutaj możecie się dołączać do tego eventu i sobie testować. Tak samo Zumball Lucky 14 jest tutaj dostępny dla osób już zalogowanych do Zumball.pl. Dalej, newsy, no to wiadomo. Awarie tutaj mamy oczywiście z zeszłego roku, także można sobie przejrzeć jeszcze z tego roku. Dodatkowo tutaj sobie możemy to podejrzeć. Mamy dodatkowe informacje. Najważniejsze to jest tutaj coś takiego jak elementy informacji o pojeździe. Jak widzicie, tutaj jest w formie bike, czyli rower. Czasem będzie to przetłumaczone na angielski. Można też się nawigować bezpośrednio z telefonu prosto na to miejsce awarii. Jak jesteśmy niezalogowani, możemy zgłosić to jako content, jeżeli ktoś coś tutaj poda nieprzyjemnego. Także można stąd przejść prosto do załogi. I tutaj mamy informację o załodze, czy to już jest taki profil załogi. Można sobie tutaj zobaczyć posty. Można zobaczyć sobie ich awarie i zobaczyć ewentualnie na mapę. O, jak widać, 40 minut temu ktoś tutaj sobie w Strzelcach Opolskich się odbijał, tak? Można zobaczyć sobie też ewentualnie w tym miejscu inne pozycje w ramach innych eventów, w których mogą brać udział. Dobra, na szybko dalej. Teamsy, tak? No to załogi. No to standardowo nic tu więcej nowego praktycznie nie ma. Są załogi, są informacje, ewentualnie to się pojawia kontakt jeszcze, jeżeli ktoś sobie to pouzupełnia. Można przejść sobie tutaj właśnie do profilu, można ewentualnie zrobić lajka, chociaż lajki będą działać troszkę później. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Sprawdźmy. Tutaj możemy go dać sobie jako przyjaciela, jak będziemy zalogowani. Czyli potem będziemy mogli zobaczyć sobie to autko, w sensie ten team podczas podróży jest na mapie. No i tu już jak widać, to są wszystkie różne pojazdy. Niektórzy sobie już tutaj nawet o cukieraska sobie cukierasy powrzucały swoje wehikuły. Zdjęcia, tak, są informacje o Mati w Żuku, sobie tutaj wrzucił coś takiego. Także tworząc takiego eventa, czy tworząc takiego sobie pojazd tutaj, możemy sobie pododawać jeszcze informacje bardzo szczegółowe. To jest bardzo ważne, jakbyście to pouzupełniali u siebie, bo dzięki tym informacjom będziemy potem mogli fajnie korelować awarie z różnymi osobami i tak dalej i na przykład wskazywać potencjalne najczęściej uszkodzone rzeczy, które się dzieją w konkretnych markach i tak dalej. Czyli im szczegółowiej to dobrze zrobicie, tym będzie lepiej dla nas wszystkich. To teraz tak powiedzmy szybkimi krokami, jak się zalogować, jak skorzystać tutaj, że jesteśmy na przykład już członkami z Zumballu na tą aktualną 13 edycję oraz jak dołączyć do kolejnego na przykład tutaj składak challenge czy Rally Go Test Drive. Także nie ma tu większej filozofii. Mamy login, możemy stąd się prosto od razu zarejestrować w Rally Go, więc nie trzeba już nigdzie wchodzić na żadne stronki ani nic. Przy logowaniu jest bardzo prosto, podaję e-mail, podaję swoje hasło, a jeżeli na przykład macie e-mail taki sam jak na Zumball.pl, nie znacie swojego hasła aplikacji mobilnej, dacie sobie reset, zresetujcie sobie hasło i już będziecie mogli korzystać. Postępujcie zgodnie tutaj z poleceniami, które będziecie widzieć na ekranie. Po zalogowaniu mamy całe dostępne menu. Szybko mówiąc, co gdzie jest, no Discovery prowadzi nas do głównego ekranu, tu jest nasz profil, tu są w release, są wszystkie rajdy, w których my aktualnie bierzemy udział, czyli nasza załoga, którą zarządzamy, prowadzimy aktualnie ten. Tu są eventy, które myśmy sobie stworzyli i nimi zarządzamy. To są wszystkie nasze teamy, które mamy stworzone, wszystkie nasze pojazdy, którymi zarządzamy, zaraz to wszystko przeklikam, wam pokażę. Organizacje, no to jeżeli na przykład będziemy kiedyś mieli swoją organizację, no powiedzmy jak Zumball.pl, czy z kantyna, czy coś, to oni tutaj powinni mieć swoje organizacje, że w ramach tych organizacji sobie organizują już jakieś eventy, tak? Żeby było jednoznaczne, że kto organizuje na przykład dany event w przyszłości.
No, wiadomości to są czaty wewnętrzne pomiędzy użytkownikami, no to jest nie do tłumaczenia. Notifications, no, to są powiadomienia, które macie z aplikacji, że ktoś wam skomentował, ktoś wam odpowiedział, ktoś zgłosił awarię, takie rzeczy. To tak no, szybko zaskoczymy do Rails. I tutaj mamy na przykład wszystkie listy, w których na przykład mój pojazd się to nadaje. No, oczywiście tutaj no, nie powinno być pole za to plus, ale w formie ćwiczeń sobie tutaj dodałem moje autko. Na przykład, jeżeli chciałbym coś pisać w ramach Religo Test Drive, przyciskam, przesuwam w lewo i naciskam strzałkę zieloną, tak? W tym wypadku mam dostęp już tutaj do postów, czyli jeżeli ci, co pamiętają zeszłoroczny z Religo, no to jest ich standardowy widok, który był wtedy, czyli wtedy jesteśmy w trybie rajdu. Tryb rajdu nam mówi o tym, że mamy tutaj mapkę, mamy tą główną, mamy tutaj informację Religo, to jest nasza załoga Śląskiej Chary. Z tego miejsca możecie sobie pozmieniać jeszcze informacje na temat załogi pojazdu. Budżet, no to jest wiadomo, kempingi także, co znaczą nowe awarie. Tutaj się troszkę zmieniło, ale w porównaniu z zeszłym rokiem dodane zostały tylko tutaj dwa guziczki. Tak naprawdę Friends to są nasi przyjaciele, na przykład Śląskie Chary DT, tak, i oni są naszymi przyjaciółmi, tak. To jest po prostu taka lista szybkich zaprzyjaźnionych załóg, przepraszam. Dodatkowo. Tak, my jesteśmy w postach, czyli standardowo to, co było wcześniej. Wszystkie awarie zgłoszone w ramach tego eventu, wszystkie posty od naszych przyjaciół, no i czat. No, aktualnie tutaj in progress, bo jeszcze jest niepodpięty. Tak. To, co tutaj jest najważniejsze, ustawienie mapy, czyli tutaj włączamy, w pierwszym guziku włączamy i wyłączamy GPS-a, w drugim guziku włączamy ustawienie mapy. A trzecim guzikiem możemy udostępnić naszą pozycję na przykład na Facebooku albo gdziekolwiek tam będziemy mieć możliwość. W ustawieniach mapy wiele się nie zmieniło względem zeszłego roku. Dodaliśmy nową funkcję Friends i to pozwoli nam pokazać tylko naszych przyjaciół na mapie. Co jest super, bo to było także w waszym zapotrzebowaniu. Taki dostać feedback od was, że to byłoby fajnie, żeby mieć coś takiego. I jest, tak? Tutaj jest refresh on very 10 seconds, to możemy sobie jak często obiekty na mapie są odświeżane, czyli na przykład pozycje naszych przyjaciół, jak szybko się odświeżają. Dystans to jest, tutaj jest na przykład zaznaczony około 1000 kilometrów od naszej pozycji tak generalnie w okręgu. No wiadomo, że mamy wysłać update pozycji i co ile sekund albo co ile minut tak naprawdę mam pobierać nową swoją lokalizację. To może przekładać się na to, czy zżera szybciej, czy wolniej. No tutaj mamy guziczek, który nas przybliża. Ładnie, o pyk, pyk, pyk. To są plusy, minusy do zbliżenia. I w sumie tyle. Tak, z tych rzeczy tutaj więcej nie. Jeżeli chcecie wyjść z trybu rajdu, to nic bardziej prostego. Po prostu klikamy sobie exit. Wyznajemy tak, że tutaj jest wyłączone nam z automatu GPS-a, bo jak nie jesteśmy w trybie rajdu, no to nie ma potrzeby, żebyśmy sobie wysyłali pozycję GPS-ową. Zresztą GPS działa tylko w momencie, kiedy jesteśmy w rajdach, tak? Żeby po pierwsze nie marnować waszych zasobów w telefonie, a z drugiej strony nie wrzucać informacji, której i tak nikt nie będzie oglądał. Dobra, teraz przejdziemy sobie do możliwości dołączania do eventów. Jak wspomniałem tam wcześniej, każdy, którzy sobie zakładają tutaj konta albo już mają konta, mogą dołączać do różnych eventów w zależności od typu eventu. Już tłumaczę, o co chodzi. Po pierwsze, musimy być zalogowani, tak? Czyli jak jesteśmy zalogowani, czyli jesteśmy tutaj, to nas widać, wszystko hola halo, więc sobie idziemy na events i tu przeglądamy eventy, tak? I szybkie takie review. Public, jak mamy, i restricted. Na przykład takie są dwa typy tutaj dostępne. Public to znaczy, że możemy dołączyć tam bez żadnych problemów. Od razu jesteśmy przyjęci, że tak powiem, do grona eventarzy. Także nie musimy być potwierdzani ani weryfikowani w żaden sposób. Po prostu dołączamy do eventu i możemy już w ramach niego pisać sobie. Restricted, czyli tak jak mam tutaj przy Zumbolu, to dotyczy przede wszystkim takich zamkniętych rajdów, gdzie trzeba się zarejestrować, potwierdzić na przykład płatność, spełnić pewne warunki, czyli w przypadku Zumbola uzbierać 2000 zł na koncie fundacji na swojej załodze. I dopiero po tej weryfikacji, czy tam w zależności od potrzeb tak naprawdę takiego eventu, zostajemy dopuszczeni do aplikacji, w sensie do eventu, że możemy już tam coś pisać bądź nie. Także zademonstruję wam tutaj, jak dołączyć. Najprościej wejdźmy sobie w public, tutaj dla Religo Test Drive. Wchodząc tutaj, możemy sobie przeczytać podstawowe informacje.
Możemy sobie przejrzeć posty, które zostały tutaj napisane. Także tutaj mamy eventy, mamy też co ciekawe mapę, tak? Możemy sobie przejrzeć, jaka to załoga, kiedy była widziana ostatni raz. Tutaj o, na przykład sobie możemy przełączyć się na kolejne. Tutaj widać się 4 dni temu, gdzieś sobie tam hasał w lesie. Tak sobie kolejne 5 dni temu. No i tak możemy sobie przejrzeć tutaj na wszystkie Harry 8 dni temu, tak, gdzie się tam sobie testowaliśmy w Katowicach. Tak samo możemy sobie przejść na posty, tak, tu sobie przejrzymy Teamsy, przepraszam, tutaj są wszystkie teamy, które są, tak powiem, załączone do tego test drive'a, no i media, nie? No i tu zdjęcia. To sobie możemy pooglądać zdjęcia, w razie czego sobie zrobić takie małe preview i tyle. Ale dobra, jak się załączyć, jak tutaj dopisać takiego eventu? W prawym górnym rogu będzie coś takiego jak join. Pyk. Przechodzimy do trybu join, jest join event, pisze tak, wybieramy załogę, którą chcemy użyć i którą chcemy być reprezentantem na tym evencie. Wybieramy pojazd, jakim się poruszamy. No i ja tu mam w sumie dwa pojazdy, bo to jeden jest jakiś jeszcze starszy z Rumble'a poprzedniego. Wam też się może tak zdarzyć, że ci, co mieli w poprzednim roku już konto, to że mają teraz dwa pojazdy i sobie zmieniali, bo teraz w tym roku dodaliśmy takie automatyczne tworzenie. Także to wybieram, oczywiście rozumiem, przeczytałem, akceptuję, bla 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 i klikamy send. I na send dalej powinno być informacja you have joined the event. Tak samo tutaj w waszym profilu jest taka szybka zrzutka. To jest dokładnie to samo, co byście kliknęli sobie tutaj. No i tyle. Wystarczy wtedy tylko sobie w RGT Test Drive wejść, pyk i już jesteśmy. Także bawcie się, testujcie i dajcie znać, czy jest to dla was w miarę ok. Jak nie, to zaraz to poprawiamy, zmieniamy, kasujemy i wywalamy.